AKS bawi i uczy. Złe dziewczyny, złe dziewczyny! Dzisiaj w Płocku święto jest! Niech usłyszą, że w tej lidze zły jest tylko AKS! Pyszny! Złe dziewczyny, złe dziewczyny! Dzisiaj w Płocku święto jest! Niech usłyszą, że w tej lidze zły jest tylko AKS! Gdzie jest Nawio Marin? Przyjemna rzeźka pogoda, prawda? Na stadionie. Pewnie dlatego, że rzeka blisko. Historyczna stolica Mazowsza, miasto petrochemii. Przez Płock przepływa rzeka Wisła i nie tylko. Niby to jest daleko, ale też jakby trochę czuć ten warszawski klimat. A teraz spróbujemy się dowiedzieć, jak te miesiące letnie oceniają miejscowi restauratorzy. Było bardzo dużo ludzi. Tak. A co przyciągało? Jakie atrakcje przyciągają tutaj w Płocku nad rzekę? Widzieliśmy na nabrzeżu to molo. Tak, strasznie dużo ludzi przychodzi, nawet jak jest ponuro, wiecznie, to oni tak zawsze są. Jak tu musi być latem cudownie, rzeźko. Co łączy Warszawę z Płockiem? Wisła oczywiście. Rzeka niewątpliwie Wisła. Oczywiście Wisła. Najczęściej nadawane imię kotkom w tej chwili w Płocku, to jest Czajka. Przybysze z Warszawy są w Płocku mile widziani? Oczywiście, że tak. Ja tak jak każdy z innego miasta. Wydaje nam się, że tak. Jesteśmy z Warszawy i czujemy się w porządku. Znam trochę warszawiaków i ja ich lubię generalnie, ale nie mam nic przeciwko. Wystarczy tej świeżości. Jedziemy na stadion. Pogoda całkiem przyjemna, prawda? Chłodnawo. Powietrze rzeźkie. Tak, zwłaszcza tam z tym dymem unoszącym się z rafinerii. Mhm. Zapowiada się przyjemny mecz. To będzie udany mecz. Czy w dniu meczu masz jakąś specyficzną taką dietę? Tylko i wyłącznie zdrowe produkty. Dużo węglowodanów. Kanapka. Owsianka. Z serem żółtym. Orzechy. No, żelki właśnie, czekolady. Kiedy ci nasi przyjadą, kibice? Przyjadą, jeszcze zatrzymali się powodem. Wypoczęte twarze. Z drobnym opóźnieniem udało nam się tutaj dotrzeć, żeby podziwiać mecz naszych dziewczyn. Zmiana zawodnika. Tak. To już wpisujesz tutaj nazwisko w której minucie, tak? Wchodzące tylko. Mhm. A potem dopiszemy resztę, jak już będziemy wiedzieć, kto za kiedy. Gdzie jest Ania, bo miała ze mną się pościgać? Poczekaj, na razie nic. Usunął cię sędzia podczas meczu na trybuny. Dostałeś czerwoną kartkę jako trener? Jeszcze się nie zdarzyło, ale już są takie mecze na pograniczu, gdzie sędziowie naprawdę, że tak powiem, dają mi w kość. Chciałabym nadmienić, że jesteśmy w miejscu, które... Chwila, mój kajecik. Zmieniliśmy trochę taktykę z tego względu, że w ostatnim meczu sporo bramek padło nam z środkowej strefy sprzed pola karnego. Dlatego wzmocniliśmy tą strefę. Mamy dwie defensywne pomocniczki. I to ma jakby wzmocnić, właśnie wyeliminować te błędy, które robiliśmy, czyli że zostawialiśmy zbyt dużo miejsca im w środku pola. Próbowaliśmy się dowiedzieć tyle, ile się dało od drużyn, które wcześniej grały. Prawa miejskie otrzymała w 1237 roku. Ta Płock. Mieliśmy jeszcze jakieś fragmenty nagrań z wcześniejszych meczów Złego. Czerni bieli, lud praski się weseli, znów wygrała Warszawa, ale, ale, ale. Natomiast no raczej nie przygotowywaliśmy się nigdy specjalnie pod przeciwnika. Raczej wierzymy w to, że jeżeli zagramy w sposób, w jaki my chcemy, to powinno to wystarczyć. Jesteśmy też w stanie w trakcie meczu się troszeczkę zmienić na styl gry, jeżeli to będzie potrzebne. W jakich latach Płock był stolicą Polski? Rywalki nasze zaczęły obserwować w tamtym sezonie. Bardzo mocna drużyna, bardzo poukładana, grająca bardzo taktyczny futbol. Komu pan kibicuje? Dziewczyną! Jakby to jest jedna z drużyn, które w tej lidze nie będzie grało chaotycznie, tylko rzeczywiście mają jakiś pomysł na grę, bardzo dobry pomysł, nie przegrały żadnego meczu. Królewskie Płocki nie przegrały żadnego meczu. Grodzisk nie podaje się nigdy, sekcja Grodzisk zawsze będzie tam, gdzie nasze złe dziewczyny, złe chłopaki grają. To był Bocian, wzorowy kibic. A z ciekawych osób, które się tu urodziły, to jest na przykład Bolesław III Krzywousty, Estera Gozdę-Strożek oraz Ludwik Krzywicki. Dla studentów polityki społecznej nie jest to anonimowa osoba. Hej, ludzie, czy słyszycie? To my, AKS zły! Tu każdy jest prezesem! Ona, oni, ty! AKS! Hej! Królową gry! AKS zły! Brawo! Myśmy tu przyjechali prosto z festiwalu filmowego i tak się doszukujemy jakiejś analogii. No, na razie widać, że mecz nie jest reżyserowany, ale zapowiada się jakiś chyba melodramat. Spokojnie, teraz spokojnie! Większy spokój, ekstra! Ale... Cicho! Dopingują, nie przeszkadzaj! Możecie przestać krzyczeć, ludzie! Jedź, 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 jedź! Zespół! Zespół! Dojdź! O... Komu pani kibicuje? No i z Płocka. Dziewczyny z Płocka, królewskie. Rozumiem.
dziewczyna z Płocka, to komu kibicować, prawda? Rekordowe temperatury, które padły w Płocku, to jest 35 stopni. Minus 35 stopni. Grzało ich to. Oraz minus 26. Jestem trzeci raz na meczu królewskich. Dają radę. Złe dziewczyny, złe dziewczyny! AKS! Przegram spalony! Czerwona! Co teraz? Musi zejść zawodniczka z pola. Wiktoria Wiączek musiała opuścić boisko, dlatego że zawodniczka, bramkarka naszych Rowarek otrzymała czerwoną kartkę. To chyba taka specyficzna sytuacja, ale też nie możesz mieć sobie nic do zarzucenia, prawda, w tej sytuacji? Nie, nie mam sobie nic do zarzucenia. No, wyszło tak, że nasza bramkarka otrzymała czerwoną kartkę, musiała zejść z boiska. No i musimy się godzić z takimi sytuacjami. Gramy w dziesiątkę, ale dajemy z siebie wszystko i myślimy, że się uda. A jak oceniasz przebieg tej pierwszej połowy? Mieliśmy dużo niewykorzystanych sytuacji. No i jak widać, mszczą się one na nas. Ale myślę, że damy radę, jestem z nas zadowolona. Ta czerwona kartka Marty Chućko nic nie oznacza, tylko oznaczyło to, że dziewczyny mają charakter. Do boju, królewscy! Do boju! Królewscy! Królewscy! No trochę jest nieciekawie, że mamy jednego zawodnika mniej. A kto nabroił? Córki, oczywiście. Ile córek? Jedna. Tak. No. Czyli dwie. Można powiedzieć, że dwie córki grają dzisiaj. Obronne. A moja to na bramce w tym zielonym. Nie znam się na piłce, tak mieszkam tutaj po sąsiedzku i tak sobie wyszedłem na spacer i tak przyglądam się. Brawo! Brawo! Która to była? Tutaj, tutaj. Krzyczymy, nie? Emilia Wojdyna! Mecz królewskich zawsze jest piękny, zawsze wygrywamy, jak nawet jest czasami, że ciut tam jedną bramkę jesteśmy do tyłu, ale najważniejsze, że sercem jesteśmy zawsze z naszymi dziewczynami i one są zawsze najlepsze i będą najlepsze. Nie gają złote kalesony, ale widać, że ma jedna i druga drużyna charakter. Źle kibicujemy! I śpiewamy źle! Mecz dość ciekawy, chociaż ten początek nie wskazywał na to, żebyśmy mogli tu jakąś walkę nawiązać, ale później kolejne bramki Ani Kazimierczak, która jest niezawodna, faktycznie sprawiły, nasze dziewczyny wróciły do gry. My mieszkamy w Płocku, ale nasza siostra gra z waszą drużyną z Warszawy. Naszym dziewczynom mimo tego niekorzystnego wyniku należy się wielki szacunek za walkę. Ogólnie dziewczyny zagrały bardzo dobry mecz pod względem fizycznym. To jest naprawdę świetna drużyna, to było widać klasę i w rozegraniu, i w wykańczaniu akcji. Nieźle też wyglądały kondycyjnie, co było widać w końcówce. Nasze mogą też trochę pokazać. No co ciekawe, też ten mecz wyróżnia to, że oprócz naszych kibiców, dopingu ze strony naszych kibiców, byli też kibice gospodarzy. Bójcie się tam nas, wszędzie pojedziemy i wygramy. Tym razem nie byliśmy tutaj wielką grupą, ale dopingowaliśmy od początku do końca nasze dziewczyny. Szczególnie w końcówce widziałem, że ludzie na trybunach żyli razem wspólnie tym, co się dzieje na boisku. Serdecznie pozdrawiamy Polsatki Królewskie! Hej! Ja zamierzam się wybrać za tydzień do Warszawy na mecz królewskie i Akademia Warszawska jest mecz. A u mnie zależy, czy nie zacznę nie wznowię kariery piłkarskiej. Ja jestem sędzią obecnego okręgu WS Płock, więc... No na pewno z tego Płocka wyjedziemy natlenieni i z główkami pełnymi dobrych emocji. No to zapraszamy Was na mecz AKS-u, na Szmulki, przyjedziecie, ugościmy Was jak należy, bo tak robimy. Tworzymy super społeczność, to jest niesamowite, tak. Że gdzieś tam ci ludzie, którzy przychodzą, dołączają do nas, oni się fajnie z nami czują, mam nadzieję, że coraz lepiej oczywiście, że ci starzy wyjadacze nie zniechęcają. Dobrze się czujemy w swoim towarzystwie, że też to robimy, dalej ciągniemy, więc to też o czymś się świadczy. A jeżeli przychodzą do nas nowi, no to kurde, to jest już w ogóle bajka. Robimy kawał dobrej roboty, to jest po prostu też niesamowitego. Widać to po naszych drużynach. To jest klub demokratyczny! Zaproszenie przyjęte. Tak, tak.